Rozpoczynamy piąty etap naszej pielgrzymki, której celem jest ósmy rozdział listu do Rzymian. Omówiliśmy już sporo spraw, ale przed nami jest jeszcze sporo dość trudnego materiału, zanim dotrzemy do celu. W poprzednim wykładzie omawialiśmy Boże sposoby rozwiązywania ludzkich problemów. Miało to miejsce na końcu trzeciego rozdziału. Aż do tego momentu Paweł przedstawiał istniejące problemy, które narastały. W ostatniej części trzeciego rozdziału, poczynając od 20 wersetu, Paweł przedstawił ostateczną i w pełni wystarczającą ofiarę, którą przyjmujemy przez wiarę w odkupieńczą śmierć i przelaną krew Pana Jezusa Chrystusa. W tym i następnym wykładzie będziemy omawiać czwarty rozdział listu do Rzymian. Generalnie Paweł przedstawia w nim dwie wielkie postacie ojców Izraela, Abrahama i Dawida. Na podstawie Pisma Świętego dowodzi, że obaj zostali usprawiedliwieni nie na podstawie uczynków, ale przez wiarę. Głównie koncentruje się na Abrahamie, który jest ojcem wszystkich, którzy wierzą. Cytuję również Psalm Dawida. Zacznijmy od pierwszych pięciu wersetów. List do Rzymian, rozdział 4, wersety od 1 do 5. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? To pytanie jest bardzo ważne dla nas wszystkich, Żydów i nieżydów. Jak Abraham osiągnął sprawiedliwość? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem, bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jest to jeden z najważniejszych fragmentów Starego Testamentu, pierwszej Księgi Mojżeszowej, 15 rozdziału, 6 wersetu. Przyjrzyjmy mu się ze względu na jego wagę. Abraham rozmawiał z Panem o wielkich obietnicach, które otrzymał od niego. Wiązały się one z potomstwem Abrahama, dziedzicem, którego faktycznie nie miał. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 15, wersety 5 i 6. Potem Pan wyprowadził go, Abrahama, na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy. Oczywiście rozmowa ta musiała odbywać się w nocy. Jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, to znaczy Bóg do Abrahama: tak liczne będzie potomstwo twoje. Taka była obietnica. Następnie jest powiedziane: wtedy uwierzył Abraham Panu, a on, Pan, poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. W tym momencie Abraham nie zrobił niczego innego, jak tylko uwierzył. Paweł, również i Jakub w swoich listach wskazują, że właśnie w ten sposób Abraham osiągnął sprawiedliwość. Nie zapracował na sprawiedliwość. Nie opierała się ona na tym, co zrobił, ale została dodana do jego wiary. W liście do Rzymian, 4 rozdziale, 5 wersecie, Paweł pisze: gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. To jest bardzo znaczący werset, ponieważ pokazuje, co należy zrobić, jeśli chcesz od Boga otrzymać sprawiedliwość przez wiarę, w taki sam sposób jak Abraham, a nie ma innego sposobu. Zaglądnijcie do wersetu 5. Co najpierw musisz zrobić? Musisz przestać robić cokolwiek. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, musisz dojść do momentu, w którym zobaczysz, że nie potrafisz w żaden sposób zapracować na Bożą łaskę i wtedy przestajesz robić cokolwiek, tylko wierzysz. Taki jest wzór i przykład Abrahama.
W tym momencie wiara Abrahama została mu poczytana za sprawiedliwość. Czy to oznacza, że Abraham od tego momentu nie popełnił już żadnych błędów? Cieszę się, że nie, bo to stawiałoby nas w trudnej sytuacji. Czytając następne rozdziały, widzimy, że Abraham popełniał poważne błędy. W rozdziale 16 czytamy, jak Abraham i Sara przejęli inicjatywę z Bożych rąk i postanowili zapewnić sobie dziecko przez Hagar. Chcę stanowczo podkreślić, że jeśli żyjemy w wierze, to nie przejmujemy inicjatywy. To jest podstawowa zasada. Inicjatywa zawsze musi pochodzić od Boga. Jezus daje nam tego przykład, mówiąc: nie może syn sam od siebie nic uczynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni. Jedyną bezpieczną podstawą życia w wierze jest pozostawienie inicjatywy w Bożych rękach. Ilekroć przejmujemy inicjatywę, tak jak zrobił to Abraham, wplątujemy się w kłopoty. W wersecie 20 czytamy, że Abraham skłamał na temat Sary i pozwolił ją zabrać do haremu pogańskiego króla, co było wielce nagannym zachowaniem. Myślę, że obecne tu żony zgodzą się ze mną. Mąż nie powinien tak się zachowywać. Jest powiedziane, że Sara była wzorową żoną, poddaną i niesprzeciwiającą się swemu mężowi. To jest godne uwagi. W wierze poddała się decyzji męża i sam Bóg interweniował. Chcę podkreślić, że Bóg nie aprobował takich zachowań Abrahama, ale wiara nadal była mu poczytana za sprawiedliwość. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ w tej samej chwili, w której prawdziwie uwierzymy w odkupieńczą śmierć Jezusa za nas i uwierzymy, że na tej podstawie jesteśmy uznani za sprawiedliwych, faktycznie zostajemy usprawiedliwieni. Ale to nie znaczy, że już nigdy nie popełnimy błędów. Czy zgadzacie się z tym? Dzięki Bogu, że Pismo Święte nie uczy, iż od tego momentu będziemy doskonali. Uczy natomiast, że jak długo będziemy wierzyć, tak długo wiara będzie nam poczytywana za sprawiedliwość. Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że zrezygnujemy z wiary. Otwórzmy 22 rozdział Ewangelii Łukasza. Jest tam fragment, który dla mnie ma bardzo duże znaczenie. Chodzi o ostatnią wieczerzę, kiedy to Jezus ostrzegał uczniów, że go zdradzą, opuszczą i uciekną. Uczniowie, a zwłaszcza Szymon Piotr, zapewniali, że coś takiego nie może się zdarzyć. W rozdziale 22, wersetach 31 i 32, Jezus mówi do Piotra: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. To jest niezwykłe stwierdzenie. Najwyraźniej szatan przyszedł do Boga i powiedział: pozwól mi zająć się twoimi apostołami. Chodzi o wszystkich apostołów. Przesiać apostołów jak pszenicę. Następnie Jezus zwraca się bezpośrednio do Piotra. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Moją uwagę szczególnie zwrócił fakt, że Jezus nie modlił się o to, żeby Piotr się go nie zaparł. W tamtych okolicznościach zaparcie się Piotra było nieuchronne. Biorąc pod uwagę charakter Piotra i bardzo zaciekły atak sił ciemności, który miał być skierowany wkrótce przeciwko niemu, było oczywiste, że Piotr zaprze się Jezusa. Jezus był i nadal jest realistą, co mnie bardzo cieszy. Nie modlił się pobożnie, żeby Piotr się go nie zaparł. O co się modlił? Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. Piotrze, popełnisz straszny błąd. Będziesz czuł wstyd. Będziesz się czuł tak, jakby całe twoje życie legło w gruzach. Ale nie przestawaj wierzyć. Jeśli ty zachowasz wiarę, przeprowadzę cię aż do końca. Dalsze wydarzenia to potwierdziły.
Każdy z was może przechodzić wielkie próby i pokusy. Niektóre przyjdą nieoczekiwanie. Czasem może się wam wydawać, że nie ma przy was Boga i że cały świat osuwa się wam spod nóg. Będziecie się wtedy zastanawiać, co robić. Powiem wam, co możecie zrobić. Wierzcie, nie przestawajcie wierzyć, bo Bóg będzie z wami, jeśli nie ustanie wasza wiara. To jest błąd, którego nie wolno wam popełnić. Szczerze wierzmy w Jezusa i przyjmujmy sprawiedliwość, którą Bóg oferuje nam w oparciu o tę wiarę. Bracia i siostry, nie ma gwarancji, że nie będziemy popełniać błędów. Nie ma gwarancji, że nie będziemy popadać w kłopoty. Nie ma gwarancji, że nie zawiedziemy. Bóg nie daje mi na to żadnych gwarancji. Dzisiaj mogę nauczać tutaj, a jutro, jeżeli nie będę ostrożny, mogę popaść w jakieś sidła szatańskie. Ale Bóg wyprowadzi mnie z tego, jeśli tylko wytrwam w wierze. To jest bardzo ważne i podnosi mnie na duchu. Widziałem, jak ja sam oraz inni chrześcijanie robili rzeczy godne pożałowania, a nawet złe. Ale Bóg mówi, jak długo będziesz wierzył, tak długo twoja wiara będzie ci poczytana za sprawiedliwość. W oparciu o nią przeprowadzę cię. Może ci się to wydawać niemożliwe, ale nie rezygnuj z wiary. Zastanawiam się, czy jest teraz z nami ktoś bliski rezygnacji, ktoś, kto prawie jest bliski końca. Proszę, nie rób tego. Chcę się za ciebie modlić. Czuję, że mam to zrobić. Jeśli jesteś zrozpaczony, podnieś cicho rękę. Niech cię Bóg błogosławi. Niech cię Bóg błogosławi. Zjednoczmy się w modlitwie za tych braci i siostry. Panie Jezu, wierzymy, że traktujesz nas tak, jak potraktowałeś Piotra. Jesteś gotów postąpić z nami tak samo. Być może jesteś nami rozczarowany. Zawiedliśmy cię. Czujemy, że dotarliśmy do końca i grunt usuwa nam się spod nóg. Ale Panie, chcę się modlić za tych, którzy podnieśli ręce, aby ich wiara nie ustała. Jezu, wierzę, że chcesz, abym się teraz za nich modlił, żeby ich wiara nie ustała. Amen. Amen. Wróćmy do listu do Rzymian. Paweł mówi o Dawidzie. Czytamy list do Rzymian, rozdział 4, wersety od 6 do 8. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Następne wersety są cytatem z Psalmu 32. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Dawid mówi, że w tym błogosławieństwie zawierają się trzy rzeczy. Nasze nieprawości zostały odpuszczone, grzechy są zakryte oraz unieważnione. Bóg poczytuje nas za sprawiedliwych i jednocześnie nie poczytuje naszych grzechów. Po dygresji na temat Dawida, Paweł powraca do Abrahama przy okazji sprawy obrzezania. Odpowiada na pytanie, czy Abraham musiał zostać obrzezany, zanim wiara została mu poczytana za sprawiedliwość. Odpowiedź na to pytanie ma zasadnicze znaczenie dla Żydów. Ale nie tylko, ponieważ z wiarą wiążą się również inne akty religijne. Na przykład wielu ludzi przyrównuje chrzest do obrzezania. Według mnie takie porównanie ma pewne ograniczenia. Możemy zapytać, czy nasza wiara jest nam poczytana za sprawiedliwość, zanim się ochrzcimy? Odpowiadam, że tak. Jeśli szczerze wierzysz i chcesz być posłuszny, to wiara jest ci poczytana za sprawiedliwość od momentu, w którym uwierzyłeś. Uważam, że później chrzest w pewnym sensie jest pieczęcią sprawiedliwości, którą już masz przez wiarę.
Pomiędzy chrztem Jana a chrztem Jezusa istnieje różnica. Ludzie, których chrzcił Jan, chrzcili się, ponieważ byli grzesznikami wyznającymi grzechy. W chrześcijańskim chrzcie łączymy się z Jezusem w pogrzebaniu i zmartwychwstaniu. Jesteśmy chrzczeni, ponieważ zostaliśmy usprawiedliwieni. Chrzest jest wypełnieniem naszej sprawiedliwości. Jezus został ochrzczony, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość. Kiedy my zostajemy usprawiedliwieni przez wiarę w Niego, wtedy wypełniamy i dopełniamy naszą sprawiedliwość poprzez zewnętrzny akt chrztu. Dowiedzmy się, co w tym kontekście pisze Paweł. List do Rzymian, rozdział 4, wersety 9 i 10. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. To jest niezwykle ważne. O obrzezaniu Abrahama czytamy w 17 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Natomiast o jego usprawiedliwieniu z wiary w 15 rozdziale. Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami była spora odległość czasowa. Czytajmy. List do Rzymian, rozdział 4, wersety 11 i 12. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. To znaczy, że jest ojcem wszystkich ludzi o nieżydowskim pochodzeniu. I aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Bóg obiecał Abrahamowi, iż zostanie ojcem wielu narodów. Nie tylko jednego narodu izraelskiego, ale wszystkich narodów oraz że we właściwym czasie ludzie z każdego narodu na ziemi staną się duchowymi potomkami Abrahama przez wiarę w nasienie Abrahama, Pana Jezusa. Taka była Boża obietnica dla Abrahama. Żeby otrzymać tę obietnicę, Abraham nie musiał zostać obrzezany. Otrzymał ją, kiedy jeszcze nie był obrzezany. W ten sposób Bóg chciał dać jasno do zrozumienia wszystkim, którzy przyjdą później, tobie i mnie, a ja nie jestem Żydem, że nie musimy być obrzezani, aby zostać potomkami Abrahama. Jesteśmy potomkami Abrahama tylko przez wiarę. Tak jak wiara Abrahama została mu poczytana za sprawiedliwość, tak samo nasza wiara została nam poczytana za sprawiedliwość. W ten sposób Abraham został ojcem dwóch rodzajów ludzi. Po pierwsze, tych, którzy są obrzezani w oparciu o wiarę. A pamiętajcie, że bez wiary nie ma żadnej korzyści z obrzezania. Czynnikiem decydującym jest wiara. Po drugie, został ojcem tych, którzy wierzą tak jak on przed obrzezaniem. To znaczy wszystkich wierzących, którzy nie mają żydowskiego pochodzenia. W taki sposób Boża obietnica dana Abrahamowi została spełniona, zanim zostało wprowadzone obrzezanie. A więc, twierdzi Paweł, Abraham jest ojcem obrzezania nie tylko dla tych, którzy są obrzezani, ale dla tych, którzy idą śladem wiary ojca naszego Abrahama, kiedy nie był jeszcze obrzezany. Widzimy więc, że dla Żyda, aby zostać potomkiem Abrahama, nie wystarczy być obrzezanym. Nikt nie jest prawdziwym potomkiem Abrahama, dopóki nie wstępuje w ślady wiary naszego ojca Abrahama. Najważniejszym warunkiem jest wiara. Bóg dociera do ludzi na dwa sposoby. Do Żydów na podstawie wiary, która popchnęła ich do obrzezania, oraz do pogan, to znaczy całej reszty świata, na podstawie wiary bez wymaganego obrzezania.
Taki jest wzór ustanowiony od Abrahama. Według Pisma Świętego wszyscy jesteśmy potomkami Abrahama przez wiarę w Jezusa, nasienie Abrahama. Jest to dla nas bardzo ważne. Wykraczamy tutaj poza kwestię zwykłego obrzezania i staje się jasne, że wiara i tylko wiara czyni z nas synów Bożych i synów Abrahama. Oraz, że wiara nie zależy od jakichś zewnętrznych aktów religijnych. To, że jesteśmy zbawieni tylko przez wiarę, jest naprawdę podstawową kwestią. Nie wiara plus coś tam jeszcze. Strzeżcie się ludzi, którzy chcą dodawać do wiary inne warunki i wymagają czegoś jeszcze oprócz wiary. To nie jest biblijne. Jedynym warunkiem, na podstawie którego stajesz się potomkiem Abrahama, jest wiara. Bóg kładzie na ten warunek bardzo duży nacisk i nigdy z niego nie zrezygnuje. W innych dziedzinach Bóg może być bardzo tolerancyjny i może pozwalać na wielką różnorodność. Nie sądzę, aby Bóg chciał, żeby cały jego lud wyglądał tak samo, zachowywał się tak samo i dostosowywał się do jednego wzorca. Naprawdę wierzę, że Boga cieszy różnorodność. W ostatnich latach miałem przywilej przebywać w bardzo wielu różnych krajach, wśród wielu różnych ludzi o bardzo zróżnicowanym rasowym i kulturowym pochodzeniu. Muszę powiedzieć, że życie byłoby nudne, gdyby wszyscy oni byli tacy sami, tak samo ubrani, o takim samym kolorze skóry, tak samo wyglądający i mówiący. To byłoby monotonne. Niektórzy z Was wiedzą, że w pewnym sensie naśladuję Abrahama w tym, że mam 9 adoptowanych córek. Nasza rodzina jest czymś w rodzaju narodów zjednoczonych. Mamy 6 Żydówek, 1 Arabkę, 1 Angielkę i 1 dziewczynkę z Afryki. Wszyscy jesteśmy potomkami Abrahama przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to jest najważniejsze. Czuję, że Bóg chce, abym jeszcze raz podkreślił decydującą wagę wiary. Powiem tak, jak mówił Jezus. Modlę się za was, aby nie ustała wiara wasza. Jest to bowiem podstawowy warunek, od którego spełnienia zależy przynależność do Boga i to, czy jesteśmy dziećmi Abrahama. Kontynuujmy nasze rozważania, chociaż nie skończymy tego zagadnienia na tym wykładzie. W wersecie 12 Paweł pisze: i aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Abraham nie jest tylko biblijną postacią, ale jest wzorem. Przeszedł przed nami, podejmując pewne kroki i wytyczając drogę. Aby stać się prawdziwie jego potomkami, musimy iść tą samą drogą i musimy stąpać jego śladami. Krótko wymienię teraz kroki wiary podjęte przez Abrahama, a na następnym wykładzie omówimy je dokładniej. O Abrahamie jest powiedziane, że zrobił 5 rzeczy. Przyjął Bożą obietnicę bez dowodów, tylko przez wiarę. Po drugie, uznał, że jest niezdolny do osiągnięcia tego, co dawała obietnica. Uchwycił się obietnicy niezachwianie, co zostało mu poczytane za sprawiedliwość. W rezultacie tego oboje z Sarą otrzymali ponadnaturalne życie w swoich ciałach. W ten sposób obietnica została wypełniona, a Bóg uwielbiony. Takie były kroki wiary naszego ojca Abrahama. Krok pierwszy. Niezachwianie przyjął Bożą obietnicę.
Krok drugi. Uznał, że sam nie jest w stanie osiągnąć tego, co Pan obiecał. Krok trzeci. Uchwycił się obietnicy niezachwianie, co zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Krok czwarty. Tutaj właśnie zadziałał Bóg. Abraham i Sara otrzymali ponadnaturalne życie w swoich ciałach. Krok piąty. Obietnica została wypełniona, a Bóg uwielbiony. Taki właśnie wzór zostawił nam Abraham. Taka jest ścieżka wiary, która stoi przed każdym z nas. To nie są jakieś zewnętrzne obrzędy, ale chodzenie w wierze śladami Abrahama przez całe życie. Musimy tak postępować, jak postępował Abraham. Musimy przyjmować Bożą obietnicę taką, jaka jest. Musimy uznać, że nie potrafimy sami w życiu osiągnąć tego, co Bóg obiecał. Musimy skupić się na obietnicy, a nie na własnych możliwościach lub ich braku. Wówczas otrzymamy w naszym życiu nadnaturalną łaskę i moc Bożą przez wiarę. W ten sposób Boża obietnica zostanie w naszym życiu wypełniona. W następnym wykładzie zastanowimy się nad tym, czy zakon musiał zostać wprowadzony, aby Abraham mógł otrzymać obietnicę. Przekonacie się, że zagadnienie zakonu jest bardzo ważne w całym liście do Rzymian. W rozdziale 7 stawimy czoło zagadnieniu zakonu, dlaczego został dany oraz w jaki sposób możemy czerpać korzyści wynikające z zakonu. W następnym wykładzie będziemy kontynuowali omawianie wzoru Abrahama. Kontynuujemy rozważania 4 rozdziału listu do Rzymian. Na poprzednim wykładzie omówiliśmy pierwszą połowę tego rozdziału. Powiedzieliśmy, że dwaj wielcy ojcowie Izraela, Abraham i Dawid, otrzymali usprawiedliwienie od Boga na podstawie wiary, a nie uczynków. W pozostałej części rozdziału Paweł skupia się głównie na Abrahamie, omawiając fakt, że to, iż po prostu wierzył Bogu, zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Nie musiał robić nic innego, tylko wierzyć Bogu. Następnie, wiele lat później, Abraham otrzymał obrzezanie jako pieczęć sprawiedliwości, którą już miał przez wiarę. Jednak podstawą jego sprawiedliwości była wiara, a nie obrzezanie. W ten sposób Abraham mógł stać się ojcem i wzorem dla wszystkich późniejszych wierzących, tych pochodzenia żydowskiego, dla których obrzezanie jest wyrazem wiary, bo obrzezanie bez wiary jest daremne, oraz dla tych, od których wymaga się obrzezania jako wyrazu wiary, to znaczy wierzących pochodzenia nieżydowskiego. W ten sposób, jak już mówiłem, Abraham stał się ojcem dwóch rodzajów ludzi, którzy jednak jedną rzecz mają wspólną – wiarę. W przypadku Żydów wiara wyraża się w obrzezaniu. W przypadku nieżydów obrzezanie nie było koniecznym wyrazem wiary. Mówiliśmy już o tym za Pawłem, ale chcę jeszcze do tego wrócić, że wiara, jakiej potrzebujemy, żeby stać się synami i córkami Abrahama, wyraża się w kroczeniu śladami wiary Abrahama.
Kroki wiary Abrahama wymieniliśmy już wcześniej, ale uczyńmy to jeszcze raz, bo są one bardzo ważne. Zastanówcie się, czy rzeczywiście naśladujecie Abrahama. To nie jest abstrakcyjne studium. Mówimy o praktycznym wzorcu. Jakie były kroki wiary Abrahama? Po pierwsze, przyjął Bożą obietnicę bez dowodów, tylko przez wiarę. To bardzo ważne. Po drugie, uznał, że jest niezdolny do osiągnięcia rezultatów, jakie daje obietnica. Po trzecie, niezachwianie uchwycił się obietnicy, a nie skupiał się na problemach. Po czwarte, w rezultacie razem z Sarą otrzymali nadnaturalną siłę, której nie mogli zdobyć własnymi wysiłkami. Po piąte, obietnica została spełniona, a Bóg uwielbiony. Zobaczmy, co Paweł w szczegółach mówi na ten temat. Zaczniemy od listu do Rzymian, rozdział 4, wersety 13 i 14. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica w niwecz się obróciła. Paweł twierdzi, że Bóg dał tę obietnicę wyłącznie na podstawie wiary Abrahama. Dodawanie warunku konieczności przestrzegania zakonu byłoby całkowicie niewłaściwe i niekonsekwentne. Paweł wskazuje, że zakon został dany 430 lat później i nigdy nie był warunkiem otrzymania obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi. Co więcej, w wersecie 15 Paweł stwierdza bardzo ważną rzecz. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Te słowa są godne dłuższego zastanowienia. W jednym z pierwszych wykładów dałem przykład małej 5-letniej dziewczynki, która zrobiła bałagan w szufladach mamy, kiedy rodzice byli poza domem. To nie jest wymyślona historia, tak było naprawdę. Mam nadzieję, że nie wprawi to w zakłopotanie naszej afrykańskiej córki, ale tak się stało, kiedy była mniej więcej w tym wieku. W każdym razie rodzice wrócili i znaleźli cały ten nieporządek. Powiedzieli do niej: nie powinnaś była tego robić, bardzo nieładnie. Ale nie bardzo się gniewali. Kiedy wychodzili następnym razem, zabronili jej otwierać tych szuflad. Jednak kiedy wrócili, szuflady były wywrócone do góry nogami. Czy wiecie, co się stało? Bardzo się zdenerwowali. Tam, gdzie jest zakon, złamanie go prowadzi do złości i gniewu. Jeśli nie ma zakonu i ktoś zrobi coś złego, nie pociąga to za sobą gniewu. Od chwili ustanowienia zakonu, prawa, złamanie go wywołuje reakcję gniewu tego, kto go ustanowił. To właśnie dlatego rodzice nie powinni ustanawiać zbyt wielu zakazów dla swoich dzieci. Im więcej praw i zakazów ustanowicie, tym częściej prawdopodobnie będziecie się złościć. Nie twierdzę, że nie należy ich ustanawiać, ale niech to będzie kilka prostych zasad. My mamy bardzo wypaczony obraz tego, do czego prowadzi zakon. Wydaje nam się, że zakon pozwala ludziom przybliżyć się do Boga, ale tak nie jest. Pamiętajmy, że kiedy zakon został dany na górze Synaj, to nikt, ani człowiek, ani zwierzę, nie mógł się dotknąć góry. Bóg wyznaczył granice i zabronił je przekraczać. Każdy, kto podejdzie bliżej, zginie. To znaczy, że zakon nie przybliża nas do Boga. To jest bardzo ważne. Ponieważ wielu ludzi, chcąc przybliżyć się do Boga, zaczyna tworzyć dla siebie różnego rodzaju normy i przepisy. I w efekcie jeszcze bardziej oddalają się od Boga. Chcę, żebyście powtórzyli za mną następujące słowa. Zakon nie przybliża nas do Boga. Proszę, powtórzcie. Zakon nie przybliża nas do Boga.
Jeśli mogę tak powiedzieć, to pod tym względem walczymy z wiekami religijnej tradycji, która stara się nas przekonać, że zakon miał nas uczynić dobrymi, a przynajmniej takie było jego zadanie. Wcześniej już omawialiśmy przyczyny nadania zakonu przez Boga. Nie będziemy teraz do tego wracać. Ale jeśli to, co mówię, wywołało w was jakieś zamieszanie, to wróćcie do tej kwestii we własnym zakresie. Czytajmy List do Rzymian, rozdział 4, werset 16. Przeto obietnica sprawiedliwości została dana na podstawie wiary, aby była z łaski. Tylko przez wiarę możemy otrzymać łaskę. W liście do Efezjan, 2 rozdziale, wersetach 8 i 9, jest to powiedziane bardzo wyraźnie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Przed czym Bóg zawsze ostrzega? Przed pychą. A do czego religijny legalizm zawsze popycha tych, którzy go praktykują? Do pychy. Czy Bogu podoba się pycha? Nie. Jaki był pierwszy grzech w historii świata? Pycha. W naszych kościołach często występujemy przeciwko cudzołóstwu, przeteczeństwu, pijaństwu. To dobrze, bo nie powinniśmy tolerować tych grzechów. Ale jednocześnie przymykamy oczy na wszechobecną pychę, która jest o wiele bardziej poważnym grzechem niż inne. Wróćmy do wersetu 16. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Bóg chciał mieć pewność, że nikt nie zostanie pozbawiony tej obietnicy, dlatego musi być dostępna przez wiarę, aby mogła być darowana z łaski. Czy jest to zrozumiałe? To proste, ale jednocześnie bardzo ważne. Powiem w ten sposób. Nikt z nas nigdy nie zasłużył na sprawiedliwość Bożą. Albo przyjmiemy ją jako dar przez wiarę, albo w ogóle jej nie będziemy mieli. Nie ma innego sposobu, aby zostać uznanym za sprawiedliwego w Bożych oczach. Następnie Paweł cytuje fragment z 17 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. List do Rzymian, rozdział 4, werset 17. Jak jest napisane, uczyniłem Cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. Osobiście wolę nieco inne tłumaczenie końcowego fragmentu, który nazywa te rzeczy, których nie ma, jakoby były. Abraham, kiedy nie miał jeszcze ani jednego dziecka, został nazwany przez Boga ojcem wielu narodów. Musisz wiedzieć, że jesteś tym, kim Bóg cię nazywa, nawet jeśli nie dostrzegasz symptomów. Jeśli Bóg nazywa cię świętym, to kim jesteś? Możesz się tak nie czuć, ale nie chodzi tu o uczucia, tylko o wiarę. Kiedy Bóg nazwał Gedeona mężem walecznym, ten czuł się jak bojaźliwy tchórz. Jednak Bóg nazwał go mężem walecznym. I kim został Gedeon? Mężem walecznym. Boże powołanie następuje przed jego urzeczywistnieniem, ponieważ zawsze opiera się na wierze. Nie planowałem mówić o tym, ale myślę, że jest to odpowiedni przykład. W 1944 roku Bóg mnie powołał. Byłem żołnierzem w brytyjskiej armii i stosunkowo słabo orientowałem się w Słowie Bożym. A Bóg powołał mnie nauczyciela Pisma w prawdzie, wierze i miłości, które są dostępne w Chrystusie Jezusie dla wielu. Nigdy tych słów nie zapomnę. Czy stałem się natychmiast nauczycielem? Wierzcie mi, że nie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że dzięki Jego łasce jestem tym, na kogo mnie powołał. Nie dzięki moim uczynkom czy wysiłkom, ale dzięki Jego łasce. Nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, ale od łaski Bożej. Wierzcie mi, że ja naprawdę potrzebowałem łaski Bożej. Co więcej, nadal potrzebuję. Ale mam jeden mocny punkt. Wiem, że jej potrzebuję. Przejdźmy do wersetu 18. Lubię ten opis Abrahama. Zawsze się z nim identyfikuję. W Biblii są pewne postacie, jedną z nich jest Abraham, a drugą Dawid, z którymi łatwo jest mi się utożsamić.
Kiedy o nich czytam, czuję się tak, jakbym dzielił z nimi ich kłopoty. Ani odległość czasowa, ani różnice kulturowe nie mają na to wpływu. Werset 18. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Tego nie da się lepiej wyrazić. Abraham żywił nadzieję, chociaż nie było nadziei. Mieliście kiedyś takie przeżycie? Masz nadzieję, a jednak nie ma nadziei, ale trwasz w wierze. Uparcie wierzysz. Powtórzę to jeszcze raz. Trwaj w wierze. Cokolwiek robisz, nie przestawaj wierzyć. Abraham, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo twoje. Werset 19. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. W starym tłumaczeniu Biblii Króla Jakuba, w polskim tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, z którym większość z nas jest obeznana, jest dodane słowo nie. Nie widział obumarłego ciała. Jest to spowodowane tym, że tłumacze starej wersji Biblii Króla Jakuba nie mieli dostępu do niektórych z najbardziej rzetelnych greckich tekstów. Na podstawie badań i dociekań uczonych, większość ludzi uważa, że poprawna wersja nie powinna zawierać nie. Poza tym myślę, że w takiej wersji ten tekst ma większy sens. Dlatego przeczytajmy to bez słówka nie. Jeśli koniecznie upieracie się przy tym nie, to też nie będziemy robić z tego problemu. Ja przeczytam to tak. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. Wiara jest realistyczna i mówi tak, jak jest. W porządku, moje ciało jest obumarłe, ale nie robi to żadnej różnicy, jeśli chodzi o Bożą obietnicę. Nie próbuję wmówić sobie, że tli się w nim jeszcze jakaś iskierka. To by nie była wiara. Przyznaję, że nie ma nadziei. W sposób naturalny nie da się tego zrobić. Akceptuję ten fakt. Nie tylko moje ciało jest obumarłe, ale również łono Sary. Nie ma żadnego sposobu, abyśmy mogli mieć własne dziecko. Patrzę temu prosto w twarz i nie próbuję przymykać oczu czy odwracać głowy. Nie wymyślam, że są inne aspekty tej sytuacji. Jednak nadal wierzę w to, co Bóg powiedział. Miałem do czynienia z bardzo wieloma ludźmi, którzy przychodzili prosić o modlitwę, ale próbowali sobie jakoś wytłumaczyć, że sytuacja nie jest jeszcze aż tak rozpaczliwa. Naprawdę lepiej jest przyznać, że sytuacja jest rozpaczliwa i że tylko Bóg może pomóc. To jest wiara. Odczytajmy werset 20. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Wzmocniony wiarą. Dokładnie tak. Przez wiarę wzmocniło się jego fizyczne ciało. Również Sara została wzmocniona. Jej łono zostało ożywione. Pod tym względem ponownie ożyła. Nie wiem, czy myśleliście kiedyś o tym, że ta zmiana w Abrahamie nie była doraźna. Po śmierci Sary ponownie ożenił się i miał jeszcze 5 dzieci. To był trwały cud, prawda? Nieźle jak na człowieka, który w wieku 100 lat powiedział, że nie ma nadziei. Była nadzieja, ponieważ uwierzył w nadzieję, wbrew nadziei. Werset 20. I nie zwątpił, nie okazał wahania z niedowiarstwa w obietnicę Bożą. Czy pamiętacie, co Jakub pisze o ludziach chwiejnych? Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Ci z was, którzy mają wprawę w osobistym przyprowadzaniu ludzi do Pana, znają na pewno list do Rzymian, rozdział 3, werset 23. Jest tam powiedziane, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Na czym polega naprawdę poważny aspekt naszego grzechu? Nie chodzi o to, jakie szkody on nam wyrządza, ale o to, że ograbia Boga z jego chwały. To jest naprawdę straszna rzecz związana z grzechem. Pozbawiamy Boga jego chwały. Czy jest jakiś sposób, aby kiedykolwiek zwrócić Bogu chwałę, z której ograbiły go nasze grzechy? Otóż jest. Przez wiarę.
W jaki sposób oddał Abraham chwałę Bogu? Nie dzięki własnym wysiłkom, ale przez wiarę. Bóg dał nam sposób, dzięki któremu możemy oddać Mu chwałę, której pozbawiły Go nasze grzechy. Dzieje się to przez wiarę. Jeśli wierzysz Bogu i Jego obietnica realizuje się w Twoim życiu, oddajesz Mu tym chwałę. Wiara to jedyny sposób, aby kiedykolwiek oddać Bogu chwałę. Pozwólcie, że powiem nieco więcej na temat łaski. Tylko trzy stwierdzenia. Mam nadzieję, że nikogo nie urażę. Ale usługiwałem w wielu kościołach, które w swojej nazwie posiadały słowo łaska. I generalnie mogę powiedzieć, że ludzie, którzy najwięcej mówią o łasce, najmniej o niej wiedzą. Myślę, że ludzie podkreślający, że zostali zbawieni z łaski, zwykle zupełnie nie mają jasnego obrazu tego, czym jest łaska. Wyobrażają sobie łaskę jako zmodyfikowany sposób religijnych wysiłków. Dlatego chcę powiedzieć o trzech sprawach. Według mnie są one niezwykle ważne. Jeśli ktoś z Was jest pastorem Kościoła Łaski, to chcę wyjaśnić, że moje uwagi nie są skierowane przeciwko Twojemu lub jakiemukolwiek innemu konkretnemu kościołowi. Po prostu stwierdzam fakty, jakie zauważyłem. Oto trzy fakty dotyczące łaski. Po pierwsze, łaska zaczyna się tam, gdzie kończą się ludzkie możliwości. Dopóki możesz coś zrobić sam, nie potrzebujesz Bożej łaski. Ale kiedy dochodzisz do punktu, w którym wiesz, że sam nie możesz czegoś zrobić, co Bóg chce, żebyś zrobił, wtedy przez wiarę wkraczasz w sferę łaski. Wielu chrześcijan obawia się robić to, co Bóg im nakazuje, twierdząc, że nie potrafią tego zrobić. W pewnym sensie Bóg nigdy nie każe nam robić tego, co potrafimy. Rozumiecie? Bóg zawsze wysyła nas poza nasze własne możliwości, w sferę łaski otrzymywanej przez wiarę. Zawsze, kiedy Twoja wiara staje wobec wyzwania, możesz zareagować na dwa sposoby. Możesz powiedzieć: o Boże, prosisz mnie o coś takiego? Lub możesz powiedzieć: dzięki Ci Boże, widzę, że chcesz wzmocnić moją wiarę. Chcesz, abym przyjął więcej Twojej łaski. Podejmuję to wyzwanie. Patrząc wstecz na swoje życie, widzę, że każdy ważny krok w swoim chrześcijańskim rozwoju podjąłem w odpowiedzi na wyzwanie postawione przez Boga. I za każdym razem wydawało mi się, że nie podołam. Dlatego nie mówię, że te wyzwania zawsze przyjmowałem z radością. Ale nauczyłem się, że taka jest droga wzrostu. Zawsze, kiedy uciekasz przed wyzwaniem, pomniejszasz swój duchowy wzrost. Za każdym razem, kiedy przyjmujesz wyzwanie, rośniesz duchowo. Przypomina mi się fragment z listu do Hebrajczyków, rozdział 10, wersety 37 i 38, gdzie autor cytuje księgę Habakuka, rozdział 2, werset 4, mówiąc: a sprawiedliwie mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. To są słowa Boga. Jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Muszę być bardzo ostrożny w tym, co teraz powiem, ale w trakcie wielu lat chrześcijańskiego życia spotykałem braci i siostry, którzy dochodzili do momentu, w którym obawiali się pójść dalej w wierze. Wydawało im się, że Bóg postawił ich wobec wyzwania, do którego przyjęcia nie byli przygotowani. Obserwowałem, że od tego momentu zaczęli duchowo umierać. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jedynie przez wiarę możesz mieć życie. Im więcej działań w wierze Bóg od Ciebie wymaga, tym więcej będziesz miał w sobie życia. Ale jeśli chcesz wszystko robić bezpiecznie i mówisz: Boże, nie chcę podejmować żadnego ryzyka, chcę robić tylko bezpieczne rzeczy, o których wiem, że mogę je wykonać, to sam pozbawiasz się boskiego życia. Nie mówię, że będziesz straconą duszą, ale nie poznasz pełni boskiego życia, które Bóg zaplanował dla Ciebie na tym świecie. Nie bój się podejmować wyzwań wiary. Od ponad 10 lat, kiedy z Ruth jesteśmy małżeństwem, Bóg konsekwentnie rozciągał granice naszych możliwości.
Czasami zastanawiamy się, czy nie rozciąga ich za bardzo. Obecnie jest to dla nas bardzo ważne pytanie. Ufam jednak Bożej wierności, że widząc nasze serca i naszą szczerość, wcześniej czy później otrzymamy zapłatę, która nadchodzi. Wierzę, że żyjemy dzisiaj w świecie, który rozpaczliwie potrzebuje Boga, rozpaczliwie potrzebuje Słowa Bożego. Ale przynoszenie Słowa Bożego wszystkim narodom nie będzie łatwe. Moim ulubionym wersetem jest werset 14 z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus mówi: i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Kiedy nadejdzie koniec? Wtedy, kiedy Kościół wykona swoją pracę. Ale jednocześnie, o czym czytamy w poprzednich wersetach, Jezus ostrzega nas przed prześladowaniami, fałszywymi prorokami, głodem, wojnami, wielkim bezprawiem. Jezus nie mówi, że sytuacja na świecie będzie coraz łatwiejsza. Faktycznie bardzo jasno stwierdza, że sytuacja światowa będzie coraz trudniejsza. Ale to daje możliwość poszerzania granic Twojej wiary. To jest wyzwanie. Dzięki łasce danej Ruth i mnie chcę powiedzieć Bogu: Panie, najlepiej jak umiemy, przyjmujemy Twoje wyzwanie. Mówię to w obecności Boga, a jestem bardzo ostrożny w tym, co mówię przed Bogiem. Każdy z Was musi podjąć osobistą decyzję, ale pamiętaj, jeśli wybierzesz tchórzliwą drogę, to usniesz. Jeśli pójdziesz do przodu z wiarą, to być może będziesz się wahał, może będziesz czuł, że zawiodłeś, ale wcześniej czy później Bóg cię przeprowadzi. Obiecuję ci to, bo taka jest Boża obietnica. Przy końcu czwartego rozdziału dochodzimy do zastosowania tego wobec nas i Ewangelii. Werset 22. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane. Co oznacza zaimek to? Oczywiście sprawiedliwość. I którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Naszego usprawiedliwienia, naszej niewinności, uznania nas sprawiedliwymi, uczynienia nas sprawiedliwymi tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. W co mamy wierzyć, aby otrzymać sprawiedliwość uznaną przez Boga? Mamy wierzyć, że z powodu naszych grzechów Pan wydał Jezusa, naszego Zbawiciela, za nas na śmierć oraz że trzeciego dnia wzbudził Go z martwych, abyśmy mogli otrzymać sprawiedliwość. Kluczem do tego jest jedno słowo. Znajdujemy je w Piśmie Świętym, ale nie mam czasu teraz tego odczytać. Słuchajcie uważnie. Tym słowem jest utożsamienie, identyfikacja. Kiedy to pojmiesz, ten klucz otworzy przed Tobą drzwi do tego, co stało się na krzyżu. Na krzyżu miało miejsce utożsamienie. Przede wszystkim Jezus utożsamił się z nami, zajął miejsce grzesznika, stał się ostatnim Adamem, wyczerpał całe złe dziedzictwo, które spadło na cały ród Adama. Został pogrzebany, a kiedy został pogrzebany, położył kres całemu złemu dziedzictwu. Następnie trzeciego dnia zmartwychwstał jako głowa nowego rodu. Musimy sobie uświadomić i uznać fakt, że Jezus był naszym reprezentantem. Dlatego kiedy Bóg przez zmartwychwstanie trzeciego dnia dowiódł Jego sprawiedliwości, to dowiedziono także naszej sprawiedliwości. Razem z Nim poczytano nas za umarłych. Razem z Nim uznano nas za pogrzebanych. Ale chwała Bogu, również razem z Nim uznano nas za zmartwychwstałych i staliśmy się sprawiedliwi. Właśnie w to mamy wierzyć. Kluczowym słowem jest utożsamienie. Kiedy Jezus umarł i ja umarłem, kiedy został pogrzebany i ja zostałem pogrzebany, kiedy zmartwychwstał i ja zmartwychwstałem, wierząc w to, otrzymuję od Boga sprawiedliwość przez wiarę.